Cross. Dwa koła, jedna pasja. Cześć, tutaj Leszek. Myślę, że kolarstwo szosowe to wspaniała dyscyplina sportu, w której każdy może zostać bohaterem bez względu na wiek, ilość kilogramów czy zasobność portfela. Jak w przypadku wszystkiego, jednak najważniejszy jest początek, tym bardziej nie wiedząc, od czego tak naprawdę powinniśmy zacząć. W pierwszej chwili każdy z nas myśli o rowerze. Ile powinien kosztować? Na jakim osprzęcie ma być oparty? Wreszcie, czy ma być to karbon, a może aluminium? Trudny wybór. Wszystko zależy od twoich predyspozycji i ilości gotówki w portfelu. Niemniej moim zdaniem fajnym pomysłem jest rozpoczęcie kolarskiej ewolucji od średniej, ale dość ambitnej półki. To, na czym dziś jadę, to Cross Vento 5.0 w rozmiarze XL. To, co moim zdaniem jest największą zaletą tej konfiguracji, to pełna spójność z grupą osprzętu Shimano 105 R7000 w najnowszym wydaniu, które bardzo upodobniło się do Ultegry czy Dura Ace. 105 pracuje oczywiście w układzie 2:11. Sprawdzi się zarówno na treningach, jak i podczas startów. Niezaprzeczalnie to jeden z najlepszych wyborów, patrząc przez pryzmat ceny takiego zestawu od Shimano do możliwości, jakie daje. Klamki pracują bardzo precyzyjnie, złego słowa nie da się powiedzieć na siłę hamowania. Do tego sztywna korba 52-36 i szybko działająca tylna przerzutka. Na deser czarne, bardziej rasowe malowanie wszystkich tych komponentów. Shimano 105 stanowi uzbrojenie aluminiowej ramy Cross z karbonowym widelcem. Fajne jest matowe malowanie, ale zdaję sobie sprawę z faktu, że lakier taki wymaga nieco więcej dbałości na co dzień. Geometria całości nawiązuje bardziej do filozofii segmentu Endurance. Jest wyższa główka ramy, pozycja mniej agresywna i bardziej zrelaksowana. Podoba mi się też sposób prowadzenia górnej rury. Konstrukcja podczas sprintów jest sztywna i do tego nie pojawiają się niepokojące odgłosy z okolic napędu i hamulców. To też kwestia zastosowanych fabrycznie kół, to aluminiowe FSA Vision Team ze stożkami 30, które wydają się dość odporne na trudy codziennej jazdy po polskich drogach, zwłaszcza w przypadku osób z lekką nadwagą. To ważne. Na koniec zapewne zapytacie o moje subiektywne porównanie względem wyższych modeli Crossa, które są już oparte w pełni na karbonie i na przykład na Dura Ace. Oczywiście, że kompozytowa rama lepiej będzie pochłaniać mikrodrgania i różnica jest odczuwalna już od pierwszego metra. Jednak to jednocześnie największy kontrast w stosunku do droższych maszyn. Sprawą drugorzędną jest różnica tych powiedzmy 2 kg wynikająca z innych materiałów użytych przy produkcji ramy czy samych komponentów składających się na napęd czy koła. To jednak nie oznacza, że w praktyce jestem dużo wolniejszy. Tutaj liczy się coś zupełnie innego. Osobiste predyspozycje i podejście do kolarstwa. Potem należy przejść do chłodnej kalkulacji. W tym przypadku mamy do czynienia z rowerem za mniej niż 5000 zł. To rozsądna wycena w stosunku do zastosowanych komponentów i możliwości tego roweru. Taka maszyna z całą pewnością nie będzie ograniczała rozwoju przez dobre kilka lat treningu. Tak samo by było, myślę, że również w moim przypadku. Dzięki, cześć. Cross. Dwa koła, jedna pasja.